kolejnym wydaniu wiadomości. Grudniowe wydanie wiadomości Kim 2 TV poprowadzi Przemysław Kania. Zapraszam. W piątek, 5 grudnia, w naszej szkole rozpoczął się cykl warsztatów poświęconych komunikacji interpersonalnej, skierowany tym razem do uczniów. W czasie piątkowych dwugodzinnych warsztatów uczniowie wraz z trenerami zagłębili się w tajniki dobrej komunikacji. Warsztaty poprowadzili pani Bożena Ucińska i pan Sakratis Spirytys. 18 grudnia w kinie Forum pani dyrektor Maria Subik przybliżyła nam zadania projektu. Dzisiaj spotkaliśmy się po to, żeby podsumować, to jest główny cel, projekt, który realizujemy i który się nazywa Zanim będzie za późno. Ten projekt realizuje Gmina Miejska Bolesławiec i za chwilę pan prezydent Roman powie, ile kosztował jego, ile był wart jego podpis na tym projekcie, ponieważ taka była wartość działań, które realizowaliśmy od listopada do dnia dzisiejszego. Jeśli chodzi o uczniów, ja zebrałam, znaczy trenerzy, którzy prowadzili warsztaty, zebrali od was takie karteczki, na których pisaliście, czy zajęcia były dobre, czy wam się podobały i co wynieśliście z tych zajęć. Posłuchajcie, co napisaliście. Zbawienie. Chcemy więcej. Szkoła powinna uczyć takich rzeczy. Zapamiętałam, co znaczy bezpieczeństwo. Podobała mi się atmosfera panująca w klasie między grupami. Tak opowiadaliście o tych warsztatach. Oczywiście jasne, że były takie wypowiedzi, że zajęcia były nudne. Albo na przykład były takie wypowiedzi, że ja już wszystko wiedziałem, więc te zajęcia mi się w ogóle nie przydały. Ale to tylko świadczy o tym, dobrze, ponieważ mogliście wypowiedzieć swoje zdanie na ten temat, na temat warsztatów i to jest bardzo istotne. Natomiast no, też ważna jest różnorodność i to świadczy o tym, że bardzo różni jesteśmy. Umiejętność komunikowania się, która podkreślona została przez panią dyrektor, no to jest rzecz absolutnie podstawowa. My Polacy mamy problem z komunikowaniem się. Często zamiast komunikowania się są inwektywy, agresja. Widać to w telewizji chociażby. Ludzie już nie chcą oglądać polityków, którzy wzajemnie na siebie krzyczą, nie słuchając się wzajemnie. Nie ma możliwości komunikowania się, a to jest podstawa. To jest projekt na moje życie, tak? Projekt na moje życie, które będę chciał zrobić, oczywiście weryfikując go, ale oby nie było za późno, tak jak jest w tym tytule tego zadania. Dlatego też stworzone są możliwości. Jeżeli są dobre projekty, to na te projekty można uzyskać środki, które pozwolą na jego realizację, bo tak to jest w życiu, że często, jeżeli nie ma instrumentów, nie ma pieniążków też, no to projektu się nie da zrealizować. Tego samego dnia obejrzeliśmy dwa przedstawienia. Pierwszy przygotowała pani Ewa Ołenicz-Pernacka i pani Anna Rosłanowska-Choryłek wraz z klasą drugą A. Spektakl nosił tytuł Trudna sztuka, czyli rzecz o komunikacji. Druga część to historia Bożego Narodzenia, ilustrowana bogatą muzyką w wykonaniu chóru szkolnego, który przygotowała pani Justyna Rapa. Jasełka przygotował ksiądz Janusz Diament wraz z panią Ewą Chrobot. Dlaczego kłamiesz? Dlaczego mówisz do mnie jej imieniem? Kochasz ją jeszcze? O tak. Chciałbym, żebyś została ze mną. I co? Dlaczego milczycie? Dlaczego nikt nie odpowiada? Przecież tu był człowiek. Człowiek! Słyszycie? Człowiek! Mamo, potrzebuję na jutro do szkoły nowej koszulki na BF. Pan powiedział, że najlepiej byłoby, gdyby wszyscy mieli zielone. Mamo! Miałam dzisiaj ciężki dzień w pracy, daj spokój. Tyle roboty to już dawno nie było. Wszyscy się o wszystko czepiali. Chyba się wykończy. Asiu, mogłabyś zostać i chwilkę ze mną porozmawiać? Wiesz, dzisiaj... Nie teraz! Mamy ważną sprawę! Musimy iść! Może jutro pogadamy! Czasami tylko tego pragnę, tego szukam. Na miły Bóg, życie nie tylko po to jest gra. Życie nie po to, by bez kim nie trwać. Ja myślę,
konkursu Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego. W tym roku konkurs dotyczył lat 966-1514. W konkursie wzięło udział 24 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z całego rejonu jeleniogórskiego. Naszą szkołę reprezentowało 3 uczniów. Przemysław Kania z klasy 3A, Wawrzyniec Oliwa z klasy 3E oraz Wojciech Kukieła z klasy 2C. Najlepszym wśród gimnazjalistów okazał się Wawrzyniec Oliwa, który będzie reprezentował naszą szkołę w 3. wojewódzkim etapie konkursu. Zapraszamy do obejrzenia materiału. W związku z tym, no i moje szanowne jury, które też od wielu, wielu lat bierze udział w tym konkursie. Czy odpowiedziałeś na wszystkie pytania? Tak, odpowiedziałem na wszystkie pytania. Jak oceniasz trudność konkursu? Konkurs był dość trudny. A co sprawiło Ci największą trudność? Myślę, że data. Co sprawiło Ci największe trudności? Podanie wszystkich dat. Jak oceniasz trudność konkursu? W skali od? 1 do 10. Myślę, że takie mocne 8. Czy odpowiedziałeś na wszystkie pytania, czy... Tak. Jak oceniasz trudność konkursu? Był trudny, a nie aż tak trudny, że no, nie dało się nic zrobić. Tak jak miałem. Czy odpowiedziałeś na wszystkie zadania? Nie na wszystkie. Było kilka, których nie wiem. Powiedz nam, czy wszystkie zadania były trudne? Wszystkie nie były trudne. Ale większość. Odpowiedziałeś na wszystkie pytania? Nie odpowiedziałem. Nie wiedziałem, jak się nazywa w Litwy. W dniach 3, 4 i 5 grudnia trzecioklasiści z naszej szkoły pisali próbny egzamin gimnazjalny. Zapraszamy do obejrzenia reportażu. Jak się czujecie po teście trzecioklasisty? Fajnie, dobrze. Dobrze, znaczy jesteśmy dobrej myśli w sumie i myślimy, że całkiem dobrze nam poszło. Czy uważacie, że test był łatwy? Nie. Był dość łatwy, ale z matematyki oraz z fizyki to trochę już były problemy. Znaczy z fizyki nie przerobiliśmy jednego tematu i nie mam większość, nie ogarniałam kilku pytań, ale na tak to było spoko całkiem. I w ogóle z polskiego właśnie tam były to opowiadanie czy tam charakterystyka, tak trudno było nam się powiedzieć. No, czy mieliście jakiś przedmiot, który był dla was najłatwiejszy? Polski był najłatwiejszy. A co było na polskim? Charakterystyka postaci literackiej. Nie wiem, po prostu przedmiotów przyrodniczych? Najgorzej. Fajnie, tylko były trudne w sumie. Z chemii, z biologii było trudno. Fizykę to jakoś tam, no i matematycznie było zbyt łatwo. A przedmioty humanistyczne? No, czy ten włos i historia ma tragedię. No tak źle. Znaczy z włosów. Już to pierwszy, kiedy się urodziłem. Były pytania, których jeszcze nie przerabialiśmy. No, to z historii. Nie, z historii były takie tematy, których jeszcze nie robiliśmy. Jak myślicie, czy część językowa pójdzie wam dobrze? Tak. To się okaże. Nie ma wad. Moje odczucia po teście są... W sumie jestem zadowolona, ale wiem, że mogło być lepiej. No i na pewno do głównych testów, do tych prawdziwych kwietniowych będzie trzeba się dużo więcej przygotować niż teraz. Jaki przedmiot był dla Ciebie najtrudniejszy? Dla mnie w sumie najtrudniejsze przedmioty to były przyrodnicze. W sumie z fizyki były pytania, których jeszcze nie przerabialiśmy i to nam sprawiło taką trudność, ale ogólnikowo daliśmy sobie ze wszystkim radę. Trzeba było dobrze znać gramatykę. 11 grudnia tego roku uczniowie z klasy 2B, 2C i 3A pojechali do Dresda, by zwiedzić Muzeum Higieny, a co ważniejsze, obejrzeć jarmark poszonarodzeniowy.
A jak było podczas wycieczki? Zobaczcie sami. Jak samo poczucie podczas tego pięknego przejazdu do Drezna? Bardzo się cieszę, że będę mógł zwiedzić Muzeum Higieny i zobaczyć jarmark świąteczny w Dreźnie, ponieważ jeszcze nigdy tego nie widziałem. Opowiedz nam, jak spędziłeś dzień? Powiem tak, jest zimno, jestem głodny, chce mi się pić, ale ogółem jest fajnie. Jest fajna świąteczna atmosfera. Można bardzo fajnie pozwiedzać, można posmakować różnych niemieckich, tak w cudzysłowie, specjałów. Poza pogodą jest wszystko okej. A powiedz mi, co najbardziej ci się spodobało w tym jarmarku świątecznym? Najbardziej mi się spodobało, no trudne pytanie, tak dosłownie podoba mi się wszystko, a najbardziej mi smakuje tutejsze jedzenie. Na przykład currywurst, to jest moim zdaniem najlepsze do jedzenia tutaj na tym jarmarku. A powiedz mi, jak ci się podobało w Muzeum Higieny? W Muzeum Higieny, przyznam, było trochę nudno, moim zdaniem oczywiście. Ale jeśli chodzi o same eksponaty, były całkiem fajne. Ale niestety nie przypadły mi do gustu. Dziękuję. W gimnazjum samorządowym nr 2 w poniedziałek i wtorek, 15 i 16 grudnia, rozegrane zostały Mistrzostwa Miasta w siatkówce dziewcząt i chłopców. Dużym sukcesem zakończyły się zawody, w których dziewczęta z naszego gimnazjum zajęły pierwsze miejsce w mieście. Opiekunem drużyny była pani Jadwiga Stachów. Drużyna chłopców z gimnazjum samorządowego nr 2 grające we wtorek okazała się najlepsza w mieście, wygrywając gimnazjum samorządowe numer 1, 3 i 4. Opiekunem drużyny był pan Tomasz Markowski. Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w kolejnych etapach rozgrywki. W piątek, 12 grudnia 2014 roku w naszej szkole odbył się etap szkolny pierwszego międzygimnazjalnego konkursu recytatorskiego w języku niemieckim. Do konkursu przystąpiło 16 uczniów z klas 1-3. Uczniowie recytowali poezję klasyczną, jak i utwory współczesne autorów niemieckich i polskich. W komisji oceniającej zasiadły panie Olga Markiewicz i pani Beata Purcy. Pierwsze miejsce zajęła Wiktoria Smoła z klasy 3E. Drugie miejsce Klaudia Kowalik, również z klasy 3E. I trzecie miejsce Patryk Żółtański z klasy 3D. 9 grudnia 2014 roku odbył się turniej szachowy o puchar dyrektora gimnazjum samorządowego nr 2 imienia Polaków zesłanych na Sybir, zorganizowany z inicjatywy ucznia naszego gimnazjum Kacpra Grey, zawodnika klubu szachowego Polonia Wrocław. Pierwsze miejsce w kategorii chłopców zajął Michał Józków z klasy 2B. Drugie miejsce Wawrzyniec Oliwa z klasy 3E i trzecie miejsce Marek Mieniek z klasy 3C. W kategorii dziewcząt pierwsze miejsce zajęła Magdalena Cichoszewska z klasy 2B.
Drugie Olivia Bolska z klasy drugiej C. I trzecie miejsce Elisa Kulesza z klasy drugiej A. To już wszystko w trudniowym wydaniu wiadomości Kim 2 TV. Wiadomości prowadził Przemysław Kaczmarek.